stało się, stanę się na ołtarzu, tylko w inny sposób. To jak zawsze przetarzam papierek 100 złotych, a w drugi monety 100 złotych. Żadne dziecko się nie boi, że jest to samo. Tylko my tak starsi wiemy, treść ta sama. To papier, to żelazo, to jednak 100 złotych. Ta ofiara na krzyżu i ta na ołtarzu. Treść ta sama. Ofiara Jezusa. Dlatego zawsze rozpoczynamy i kończymy mszę znakiem krzyża. I to ładnie, pięknie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Intencje mszalne. Pierwsza za wszystkich, którzy tam złożyli te intencje do koszyka. Te intencje, które macie w sercu. Te intencje, które się komuś obiecali. Albo ktoś was prosił, a już się zapomnieli. To intencja jest pierwsza. Druga intencja jest za kapłanów sprawujących liturgię, kapłanów naszej parafii, prawód, kwidzy, gardei, siostry zakonne, misjonarzy, księdza Henryka, dzieci szkolne, pielgrzymów, ich dzieci, za chorych na chorobę nowotworową, Alinę, Teresę, Zbigniewa, wnuczkę, Zosię, zapalenie skóry, łaskę sakramentu małżeństwa, Malwiny, Łukasza, narzeczonych, Agatę, Dariusza, uzdrowienie z nałogów. Każdy jeszcze mówiłam swoje intencje, następni kapłani mają w swoich intencjach oczyść nas, żebyśmy czystym sercem sprawowali. Święte rzeczy w świętości. Spowiadam się Bogu, Wszechmocnemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Swojej łaski, abyśmy tym gorliwie przygotowywali się do obchodu wielkanocnych świąt. Im bliżej jest data naszego odkupienia i otrzymali gorliwość płynącą od Ducha Świętego, który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Dałem im przykazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem. Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam wskażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali, ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzą.
od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłam wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadawali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich, to jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Oto Słowo Boże. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto Słowo Pańskie. Usiądziemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może tak jak to przed wojną, najpierw ogłoszenia, tak żebyśmy tak się mogli te ogłoszenia włączyć na święcie ofiary. Ogłoszenie mojego proboszcza, tu przełożonego. Nasz klasztor urządza rekolekcje, co jest szkoła tu nasza, hebrajska. Studenci będą mieć urlop, to ten dom chcemy wykorzystać i to dwa razy. W lipcu od 11 do 13 i w sierpniu od 15 do 17. Program można zobaczyć na stronie naszego klasztoru, ale też zainteresowanych programem i bliższymi danymi to nasza liderka i zastępczynia Ania, Hania, Monika, to one tu będą przy pomszy, przy ojcu Pio i tam można podejść, kto by był zainteresowany, to bliższe dane. Za ofiarę serdecznie dziękuję. Po mszy jak zawsze, kto by tam chciał nabyć te książeczki takie z okazji tam 55-lecia Błażejowskiej produkcji, albo też kasety tu naszego zespołu, pani Ani, to takie kasety nigdzie nie dostaniecie, tylko to jest niepowtarzalne, to przy wyjściu będzie można tam nabyć. I jeszcze raz, po skończymy błogosławieństwo indywidualne przy krzyżu, kto ma wodę, sól, olej czy świecę, to tam podejdzie i przy świecy ojciec Łukasz jest specjalistą od takich poważniejszych egzorcyzmów i on to uczyni. I tam na tej karteczce, jak mówiłem, jak napisać, skąd jesteśmy, to tak, żeby tak dla kroniki było wiadomo. Tam u Matki Bożej, mówiłem tak ostatni raz, gdyby ktoś tak chciał podziękować Matce Bożej za otrzymane tu łaski, to tak napiszę i tam do tego koszyka, to musi być położone przy Matce Bożej, przez jej ręce, to ma iść do nieba, przez jej ręce to podziękowanie. I to by było tak najważniejsze ogłoszenia, a jeszcze tak jak Pan Bóg da, zrobimy. A teraz chcemy przejść do rozmarzania. Jest tak, że jak Pan Jezus nauczał, to nauczanie kończy uzdrawianiem. Jak Piotr często przemawiał, to jeszcze w czasie przemówienia ludzie doznawali uzdrowienia. I do całości takiej mszy należy też nauczanie. Nauczanie. I dzisiaj, jak tak słuchaliście te Ewangelie o tym bogaczu, Łazarzu, pogrążony w piekle, pogrążony w niebie, to tak ten tekst byśmy tak chcieli wziąć na rozważanie. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd Boży, a po sądzie Bożym albo niebo, albo piekło, bo czyści ze sprzeciwy. Kto ma kateizm Kościoła katolickiego na stronie 1033, tam to, co mówię, jest napisane będzie. Więc są trzy rzeczy ostateczne. Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. O niebie często mówimy, o czyściu często mówimy. Dzisiaj chciałem powiedzieć wyraz piekło. Nie, żeby tu ktoś zasługiwał na piekło. Nie, nie o to chodzi. Tylko, żebyśmy ratowali ludzi przed piekłem. Dlatego to kazanie o tym, na ten temat. Najpierw, że jest piekło. Po drugie, kto idzie do piekła. Po trzecie, za co się tam idzie. Co tam cierpią? Czy ktoś dał znak z tamtego świata? I kto nie pójdzie na potępienie? Takich sześć zdań sobie dzisiaj odpowiemy. Tak słuchać, żeby to myślenie tak ci zostało. Najpierw, że piekło jest. To nie mogę powiedzieć, że jakiś tam święty, jakiś tam uczony, tylko to musi być to, co powiedział Bóg. Niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. I ten Jezus mówi, jeżeli twoja ręka prawa gorszy cię, jeśli przyczyną grzechu, odetnij. Lepiej ci z jedną iść do nieba, niż dwoje mając być wrzucone do piekła. Na innym miejscu,
Jeżeli oko twoje jest ci przyczyną grzechu, wyłup. Lepiej ci z jednym okiem iść do nieba, niż dwoje mając być wrzuconym do piekła. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który ciało i duszę może pogrzebać w piekle. Miejsce mąk, otłań ciemności, wszystkie te wyrazy. Na końcu świata, bo idźcie precz, przeklęci w ogień wieczny. Nie będę przedłużał tego punktu. To powiedział Jezus. Ja tego nie zmienię. Bóg to powiedział, jestem sługą Słowa Bożego i nie mam co mędrkować. To drugie zdanie. Kto idzie do piekła? Sobór Laterański II jako dogmat orzekł. Człowiek, który skonał w grzechu śmiertelnym, natychmiast pada w czeluści piekielne. Jeszcze raz. Człowiek, który skonał w grzechu śmiertelnym, natychmiast pada w czeluści piekielne. Gdzie trudno stwierdzić, kiedy kto skonał. Tam lekarze jakoś wiedzą i dawają zaświadczenie, że umarł. Ale wiele razy lekarze napisali, że nie żyje, do kostnicy go dali, a ten zaczął kopytami strzelać. I coś się nie zgadzało. Bo w znaczeniu religijnym człowiek umarł wtedy, kiedy dusza wyjdzie z ciała. A dusza jest niewidoczna. Dlatego trudno ten moment tak stwierdzić. Jest takie miasto, Kościan, jak się jedzie z Poznania na Wrocław. Tam jest taki wielki szpital ludzi znerwicowanych. I pewnego razu przywiozli tam kobietę, czy małe kobietę, nie wiem, kobiety coś gorsze, ale kobietę taką znerwicowaną. I ówczesny kapelan, ksiądz Artymowski, podszedł i mówi: Panie, ja tu jestem księdzem, jak tu kogoś przywiozą, to tak porozmawiam, wyspowiadam, dam komunię świętą, temu człowiek lżej, tak się uspokoisz, to wcześniej wyzdrowiejesz. I jak wiecie, tak ładnie mówią. Jak ta otworzyła buzię, jak zaczęła przeklinać na Boga, na Kościół, na tego, to uciekł, żeby nie pomnażać obrazy Bożej. Potem straciła przytomność, ponad tydzień leżała jak kłoda. I pewnego dnia ordynator tego księdza mówi: jeżeli wy tam coś robicie z takim człowiekiem, co nie wiadomo, czy żyje, czy nie żyje, to niech ksiądz idzie. Bo będzie wizyta, my te kabelki wszystkie powyciągamy i pewno stwierdzimy zgon. No my coś robimy. Modlimy się za konających. Warunkowo rozgrzeszamy i namaszczamy, jeżeli w tobie jest jeszcze dusza. Jeżeli jesteś zdolna przyjąć łaskę i ledwo tak olejem dotknął czoła, ona otwarła oczy i: księże, księże, umyj mnie, bo ja tam już widzę inny świat. Ja tak tam iść nie mogę. Ja się czuję jak w szambie. Oczyść mnie. Ledwo ksiądz powiedział: ja cię rozgrzeszam z grzechów twoich. Zamknęła się na zawsze. I pewno nie jeden człowiek tak umiera. Dlatego o nikim nie mówimy, że ktoś jest potępiony. Nawet o Judaszu. Bo nie wiemy, jak ostatecznie w chwili to się odbyło. Może ktoś tak pomyśleć, to może wszyscy taką łaskę mają. No bym chciał. A jednak są wyraźne słowa Pana, że na końcu świata powiedzcie precz, przeklęci w ogień wieczny. We Fatimie Matka Boża mówi: wielu ci się potępia, bo nie masz, kto by się za nich cierpiał, modlił, ofiarował. To teraz trzecie pytanie. To za co idą ludzie do piekła? Za grzechy ciężkie, śmiertelne. Nauczyłem się na pamięć słów Pisma Świętego u Koryntian zapisane: nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani pijacy, ani oszczercy, ani grabieżcy nie posiądą Królestwa Bożego.
że się nie wyspowiadają, nie żałują. A udziałem zaprzańców Boga, zdrajców Boga i rzeczy świętych, jezioro ognie i ziarko ziejące. Te i podobne słowa. Czyli wiem, że to jest źle, że ja bym się umarł, to pójdę do piekła, a nie będę. No ale przecież Jezus za ciebie się tak krwawił, żebyś mu zbawił. Niech się krwawił. I tak kpi, pluje Bogu w twarz. I z taką nienawiścią odejdzie. Bóg jest wszechmocny, a bezsilny. Bo dał człowiekowi wolną wolę. Bóg nikogo nie potępia. Potępia się tylko człowiek sam, który nie chce przyjąć zbawienia. A tych ludzi jest coraz więcej. To pytamy dalej, to co tam cierpią potępieni? Najłatwiej by nie wiem. To jest inny świat. To jest inny świat. Ja mogę powiedzieć, jak córeczka mamie umrze, mama, nie wiadomo jak ona by była, może tak, już Pan mu wie co robi, ją zabrał i no, ja tak mogę mówić. Ale co się dzieje w sercu matki, to ja tego nie odczuję. Jeżeli o niebie jest powiedziane, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co zgotował Bóg tym, którzy mu go miłują, to że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co zgotował Bóg tym, którzy odrzucili Pana Boga raz na zawsze. Same określenie, ogień wieczny, miejsce płaczu i zgrzytania zębami, jezioro siarką i ziejące, gehenna ognia, ogień wieczny, miejsce gniewu Bożego. Same te określenia. Najważniejsze to jest kara wieczna. My ludzie za tym czasowi trudno sobie wyobrazić wieczność. Tak sobie wyobraź. Nasz glob ziemski cały. Gdyby co 1000 lat przyszedł anioł z tego naszego globu ziemskiego i jedną pyłek z tego globu ziemskiego przeniósł na inną planetę. I za 1000 lat znowu jeden pyłek. Mówicie, ten kościół rozebrać to było, a cały globu, a jednak kiedyś by się skończyło. Co 1000 lat o jeden pyłek glob ziemski był lżejszy. A to nie jest wieczność. To nie jest wieczność. Bez końca. Dlatego tak ogromnie Jezus cierpiał, żeby ludzie nie poszli na potępienie. I teraz takie pytanie często bluźniercze ludzie mają. Ta jeszcze nikt z tamtego świata nie przyszedł. Tak gadają. I nawet pobożni ludzie. To jest kłamstwo. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Przyszedł Jezus, Syn Boży, przepowiadany 1000 lat przed urodzeniem i miejsce śmierci, i życia, i narodzenia. Więc może nikt nie przyszedł i nam powiedział. Nie można powiedzieć, że nikt nie przyszedł. W ubiegłym wieku ponad 50 razy Matka Najświętsza dotykała tej ziemi. Nie wolno nikogo głosić świętym, jeżeli z nieba nie dał znak. Więc nie mów, że nikt nie przyszedł. A takich znaków do poszczególnych ludzi to są 1000. Nie jeden wychodzi z auta i auto do kasacji, a on ani włosów połamanych nie ma. To dla niego był znak. A jak mówi Tomasza. Tomaszu, nie bądź nienawiaszki. Włóż palec. Włóż rękę. Błogosławieni Tomaszu, którzy nie widzieli jak tej, a uwierzą. I stąd czy ja wierzę Jezusowi, czy nie. Rogu wiary w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Przyszedł, nie może nikt nie przyszedł. Jeżeli w ostatnim czasie nie umarła, to koło Kielc żyje taka pani już w starszym wieku. Na prawej ręce ma taką bransoletę szeroką.
a pod tą bransoletą taki tatuaż wypalony przez swojego byłego narzeczonego, ale już po jego śmierci. Zakochała się wiele starszym, takim ateistycznym, kpiącym, bluźniającym. Ta mama córce mówi, no córuś, nie wdawaj się, bo to... Ale wiecie, miłość ma swoje prawa i on był bogaty, oni byli biedni i to też tak, no i... I jak tak sobie kpił, a jak jakieś piekło tam jest, to ja wam, ja już starszy jestem, wcześniej nogi wyciągnę, to wam przyjdę powiedzieć, tak sobie kpił. Pytam, wierzycie jakąś spowie, to się wyspowiadacie i tak. Był Sylwester. Pojechali na ubaw. Prawie nad ranem wrócili. Pożegnała. Zamknęła drzwi. Zaczyna się rozbierać. I patrzy, on jest z powrotem. I jak wszyscy wszedł, zamknięty. Wiesz, jest piekło. Ja już jestem w nim. Żegnaj. Ta zaczął uciekać i chwycił ten kciuk i te cztery palta przydusił. Dawniej pamiętacie, jak się konie podkowy przyklejało taką gorącą, zaswędziło się i zostało. Kiedy ją pożegnał, dodał gazu, czas, drzewo, trup na miejscu. Zanurzył się w piekle, na rozkaz Boży odwołał bliźniactwo i poszedł na zawsze. Tanie musi wierzyć, piekle tam ma znak. Taki znaków to by do rana opowiadać. Ale dla nas jest znakiem Jezus Chrystus. Rok wiary Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jezus nam powiedział i koniec. I ostatnie zdanie. Kto nie pójdzie do piekła, ten drumie szczerze, pokornie, jak dziecko się spowiadać. Znów są słowa prawdziwe, Pane, choćby grzechy wasze, bo jak piasek, jak gwiazdy, czerwone jak karmazyn, znikną w miłosierdziu Bożym. Staną się białe jak wełna. Człowiek, który umie szczerze, pokornie się spowiadać, dla takiego człowieka piekła nie ma. Miłosierdzie jest ponad wszystkie przymioty. Taka dzielnica Katowic, dla nas Franciszkanów taka ważna, Panewniki, tam jest bazylika, potężny kościół i taki dolny kościół, taka krypta i tam jest tylko spowiedź. Taki nastrój w tym ołtarzu jest, umiera święty Józef na takim tradycyjnym łóżku, przy nim Matka Boża się modli, a Jezus tak mu pokazuje niebo. Tam cię nagrodzę. Jak to jest podświetlone, to jest tak ładne, że człowiek ma wrażenie, że rzeczywiście tam święty Józef umiera. Żeby tak się spowiadać zawsze, jakby miał umrzeć. Jakby to była ostatnia moja spowiedź. I kiedyś były tam misje, no i też spowiadam w czasie tej misji. I tam wtedy nas, Franciszkanów, tam było około setki, a ta parafia gdzieś tam jakieś 30 tysięcy, tak ogromna. To mi spowiadali od rana do wieczora, się tak zmieniali. I jak spowiadam, wybiła godzina 15. To tak na chwilę przerwałem spowiadanie, żeby tak, o tak, zanurzyć się w miłosierdziu Bożym, tą godzinę tak jakoś uczcić. I tak mi przed nosem przeszła taka panienka, może 16, może 17. Tak bym nie zwrócił uwagi, tylko tak ekstra ubrana tak jakoś tak. No i potem spowiadamy dalej, ona się tak przygotowuje z książeczki, a co chwilę ogląda wszystkich księży, a nigdzie nie idzie. Znowu ogląda to stary, to chyba głuchy, to nie ma co do niego iść. Ten młody za głupi, to też nie tego. I znowu się przygotowuje, tak widzicie, jako tak. Przyszedł tamtejszy ksiądz proboszcz, ojciec Norbert, i mówi, księża, przerwa w spowiadaniu na kolację. Księża w tej kolacji, bo od razu poszli. No, a biedny Boży został. No i ludzi już nie było, idę do niej. Mówi, a ty do spowiedzi jeszcze? Tak, ale jutro. Więc jutro to se porządnie zjedz, a dzisiaj się spowiadaj. Nie, ja jeszcze nie mogę mu sumienia. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, to starczy 4 godziny. Ale ja nie mogę, to ja ci pomogę żal zrobić. No i tak ludzi nie było. Chwyciłem gąskę za rączkę i podprowadziłem. Jak umiałem, wyspowiadałem.
na odejście zaszła płakać. Nie wiem czemu, miała nadwyżkę łez może albo coś tam i zaszła płakać. Ale następny dzień przyszła z kwiatami i na furcie ta mówi, że chciała temu księdzu, co im wyspowiadał. No a ta mówiłem, Franciszkanu, około setki wtedy nas było. No ale powiedziała, taki mały, garbaty, łysy, niewyrażony, jakiś tam coś tak, tak jakoś pogadała, że to pasowało do Błażeja. Mnie zawołał i spowiedź jest tajemnicą. Ale teraz to, co mówiła poza spowiedzią. Ojcze, mów ludziom. A co mówi ludziom? Że najłatwiej popełniać grzechy zmysłowe, a cielesne, a najtrudniej w nich się spowiadać. Jako stary ksiądz wiem, że najwięcej świętokradztwa albo poprawy przy śmierci jest za grzechy nieskromne. One nie są najważniejsze. Jeszcze raz ja chcę powiedzieć. Nawet niewiara, bluźnierstwo, niechodzenie do kościoła, to są konkiety. To są bardziej słabości. Ale jak chodzi o spowiadanie, to jakoś zresztą, jakby liczyło, miłcie ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, cudzołożnicy, ani rozwięźni, ani sodomczycy, patrzcie. Tak to Pismo Święte też wymienia. Tak to wymienia. No i mówię, no a proszę Ojca, ja od pierwszej spowiedzi miałam świętokradzkie spowiedzi. No jak ci się wydarzyło? No my tam kozy, krowy, paśli na łąkach i te chłopcy tam, jak to dzisiaj się mówi, molestowali te dziewczyny, bawili się tata z mamą czy coś tam tego, no i tam był taki energiczny wikary, nie tak uważam, proszę, taki pełen miłości, albo jak walenty, tylko tak, tak jak on porządek miał. Pierwsza ławska spowiada się tu, druga tu, trzecia tu. Wiecie, tam nie jęknął wtedy, tam wtedy nikt nie jęknął. Tak to już były inne czasy, wiecie, tam nie jęknął. Jej przyszło tam, gdzie nie chciała iść. Akurat tego księdza nie. Pierwsza komunia świętokradzka. Mówiła, gdzie? Na Śląsku piekarzy, to na Śląsku piekarzy. No, pojechali do piekar i poszła do spowiedzi. Już teraz na serio się spowiada. Ale wiecie, tak, jak to często ludzie. Ona się spowiada, jakaś babcia prawie na pleca jej siedzi. No mogła kopnąć, ale tam w kościele kopać człowieka, to żeby, a tu często to samo jest. Kościół pusty, a ty ci siedzi pod kołysnałą. To na jego sumieniu będzie. No i patrzył no, tak blisko, no, trudno, nie wyspowiadać. Mówi, ja pojechałem do Częstochowy, Częstochowa, nie? Tam w tym placu rajskim, tam na uboczu siedział taki ksiądz. No to sobie pójdę tam, to już na pewno przyjadę. Źle trafiła, bo na tym uboczu siedzą ci, co nie dosłyszą. Tak, kto? Z kim? Ile razy? Paszła. No właśnie. I aż do tych misji. Ojcze, że jest piekło, to mi nikt nie musi mówić. Ja piekło nosiłam w swojej duszy. Że jest niebo, to mi nikt nie musi mówić. Ja od czego takie nieure całą noc śpiewałam. Ze szczęścia zasnąć nie mogłam. Dlatego przyszłam Ojcu powiedzieć, mów ludziom, że najłatwiej popełniać grzechy zmysłowe, cielesne. A najtrudniej z nich się spowiadać. Jeszcze raz. Człowiek, który umie pokornie się spowiadać, sercem skruszonym, upokorzonym nie wzgardzisz. Nie ma takiego grzechu, który by nie można rozgrzeszyć. Tylko trzeba mieć serce skruszone. Amen. Powstaniemy. Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, wraz z Maryją, z aniołami świętymi modlimy się. Aby na całym stworzonym w harmonii świecie zapanował pokój i zniknęła wszelka przemoc. Ciebie prosimy, aby młodzież miała odwagę podejmować powołania do kapłańskiej i zakonnej służby w Kościele. Ciebie prosimy, aby podejmujący wielkopostną akcję trzeźwościową dotrzymali swoich postanowień i odzyskali prawdziwą wolność. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby zmarli mieli udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
abyśmy wszystko chcieli czynić, pozostając w duchowej łączności z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Radości, lecz prowadź nas do prawdziwego szczęścia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je, Panie. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Dziękujemy, że mamy dzisiaj czyste serce, że mamy taką łaskę spowiadania się. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie składali dzięczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dzieło miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięstwa Bożego. Dlatego z aniołami, archaniołami, świętymi i zbawionymi jednym głosem śpiewamy. Mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie
i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Patrzymy za ścianę. Pan mój, Bóg mój, Jezu przemienię grzesznych, świętych, niewierzących, wierzących, chorych, zdrowych. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jako dzieci Boże, do swego Ojca w niebie, z ufnością modlimy się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Jezus na Ciebie patrzy z miłością i Ty z miłością na Jezusa. Jezus Ciebie zaprasza do swojej uczty, ja Go zapraszam do swojego serca. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Thank you.
tak sobie rozmawiajmy z Jezusem. Jak gościa zaproszę, to o, witam, a co mam okrawę mieloną, kręconą, rozpuszczalną, nierozpuszczalną, co to się pytamy, a co byś jeszcze zjadł, a co byś, powiedz co u ciebie. Mam gościa ponad goście, samego Jezusa. Witam Cię, Jezu, w moim sercu. Duszo moja, kochaj miłość, która Cię od wieku miłuje. Duszo moja, kochaj miłość, która Cię od wieku miłuje. O Boże, Ty wszechpotężny, uczyń mnie świętym, bo w niebie są tylko święci. Cię nie uświęcę za życie, będę się uświęcał w czyśćcu, ale muszę być święty. O Boże, Ty wszechpotężny, uczyń mnie świętym. Daj mi uczucie Twojej boskiej miłości. Uwielbiam Cię, Jezus, z Maryją, z aniołami świętymi, w sercach tych wszystkich, którzy dzisiaj gdziekolwiek przyjęli Pana Jezusa, ale dzisiaj, tu, wśród nas, na tej mszy, chcę kochać Ciebie, Boże, jak tylko serce może. Teraz wstaniemy i zaśpiewamy jeszcze taki hymn uwielbienia, taki toas, a Jezusa w moim sercu. Chcę kochać Ciebie, Boże, jak tylko serce może. O dobry Jezu mój, o dobry Jezu mój. Sakramentem. Udzielaj nam swojej pomocy, aby łaska odkupienia, którą przyjmujemy w eucharystycznej ofierze, przekształciła nasze życie ziemskie w niebieskie, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Teraz taki porządek jeszcze raz. Zaśpiewamy pieśń. My kapłani pójdziemy zdjąć szaty liturgiczne. Tu przygotowujemy w międzyczasie na wystawienie Pana Jezusa. I przed tym wystawieniem jeszcze świadectwa, gdyby ktoś chciał dać. Tu jedna taka pani napisała, przyszła tak ładnie, przekazała. Jak mówią, 10 uzdrowionych, jeden dziękuję. I takie w przyszłości te podziękowania takie, tam tego koszyka i zapraszamy znowu za miesiąc, jak dożyjemy, to serdecznie zapraszamy. Teraz zaśpiewamy pieśń, jeszcze dziękczynienia po Komunii Świętej, będziemy się rozebrać i potem będzie świadectwo i potem wystawienie Pana Jezusa. Zaśpiewać chcę miłości niebie. Yeah.
tu brat jest rektor tej wyższej uczelni naszej, ale już rok temu powstało liceum ogólnie katolickie, a w tym roku jeszcze technikum będzie otwarte takie przy naszym szkole. I wszystkich chętnych kandydatów, to by mi tak serdecznie, który by tak chciał w porządnej szkole swojego syna, swoją córkę umieścić, to lepszy myślę w Toruniu nie znajdziesz. Te inne są wszystkie bardzo dobre, a nasze z najlepsze. Tak, tak, no. Jest. Kto chce być najlepszy, to u nas. A gdzie bardzo dobre, to... A zresztą powiedz ojcu samo. Już po ojcu Bożeniu nie sposób poprawić. Zapraszamy serdecznie 11 kwietnia, mamy dzień otwartych drzwi, taki wieczór i 12 w sobotę kolejna odsłona. Będziemy informowali jeszcze o kolejnych takich dniach, kiedy będzie można przyjść, porozmawiać, zobaczyć jak to u nas wygląda, porozmawiać. Serdecznie zapraszamy. Tutaj widzę, jest jeden z naszych uczniów z rodzicami, może powiedzieć, chociaż to myślę, że to jest dopiero początek tej drogi, ale na pewno dobry. Panu Bogu dzięki. Amputację prawej piersi przeszłam 33 lata temu. 2 lata po zabiegu urodziłam swoje pierwsze dziecko, córkę, pomimo sugestii lekarzy, że jest to niewskazane. Następną operację, amputację lewej piersi, przeszłam 2,5 roku temu. Po pierwszym zabiegu nie zlecono żadnego leczenia uzupełniającego. Po drugim leczeniu, leczenie hormonalne tabletkami. W styczniu tego roku zauważyłam guzek po lewej stronie klatki piersiowej. 13 lutego przeszłam operację usunięcia guzka z dużym marginesem zdrowych komórek. Godzinę przed mszą świętą, 27 lutego, dowiedziałam się, że badanie histopatologiczne wykazało ten sam typ nowotworu, co 2,5 roku temu. W czasie mszy świętej z modlitwami o uzdrowienie tu w kościele świętego Piotra i Pawła w dniu 27 lutego usłyszałam poznanie. Kobieta mająca raka lewej piersi, Pan Jezus ją uzdrawia przy pomocy lekarzy. W tym momencie poczułam, że te słowa dotyczą mnie. Za chwilę znajoma siedząca obok, wymieniając moje imię, powiedziała: przecież to o Tobie. Po tej mszy świętej czuję potrzebę dziękowania Bogu i Matce Bożej, których prosiłam o wstawiennictwo. Dziękuję Ci Boże Wszechmogący za wysłuchanie mojej prośby i okazaną mi łaskę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
tu mieszka z nami dzień i noc, noc i dzień. Oto jesteśmy tak. Na miłość odpowiedzieliśmy miłością. Serce jest miłością ku nam pojące. Zapalaj teraz serce nasze miłością ku sobie. Mario, pomóż nam uwielbiać Pana i Boga. Aniołowie święci, wzywamy najpierw moc Ducha Świętego, aby Duch Święty nas tak zjednoczył, aby dał nam łaskę uwielbiania Pana Boga. Naszych ciemnościach, mocą Boga w naszych słabościach, Bożą świętością w naszej grzeszności, mądrością Boga w naszej głupocie. Wielbimy Cię, wejdź Duchu Święty w samo centrum naszej słabości, w każdy obszar nałogu w naszym życiu, alkoholizmu, uzależnienie od narkotyków, hazardu, pornografii, jakiegokolwiek typu samookaleczenia się. Wypełnij nasze serca Twoim pokojem i miłością. Przyjdź, Duchu Święty, i uświęć nas Twoją świętością. Oświeć Twoim światłem. Prowadź Twoją mądrością i umocnij Twoją siłą. Thank you.
każdym miejscu, jak woła Franciszek, uwielbiam Cię, Pan Jezu, tu i we wszystkich kościołach, które są na całym świecie. Dziękuję Ci, żeś odkupił świat przez swoją mękę. Wylewam swoją duszę jak wodę przed Pańskim obliczem. Padam. Jezu, tak bym chciał Cię uwielbić, ale nie umiem. I to niemoc, to są niezaradność. Oddaję Ci. Ty widzisz nasze pragnienia. Wszyscy tu się zgromadzili. Każdy jak umie, tak chce Cię uwielbić, Panie. Panie, uwielbiam Twoje święte imię. Twoją miłość i miłosierdzie. Uwielbiam Cię, Panie Jezu Chryste. Uwielbiam Twoją najświętszą krew, Ty, który wylałeś za mnie i za nas po obecny, aby nas zbawić. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Panie, jesteś moim Bogiem. Panie, jesteś moim Bogiem. Panie, jesteś moim Bogiem. Jezu, Jezu. Panie, jesteś moim Bogiem. Panie, jesteś moim Bogiem. Powtórzymy, niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w najświętszym sakramencie ołtarza. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus. Niech będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe. Niech będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiony. Niech będzie uwielbione Jego święte działanie w Kościele i w duszach ludzkich. Niech będzie uwielbione Jego święte działanie w Kościele i w duszach ludzkich. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Maria Panna. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Maria Panna. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie pochwalony święty Piotr i Paweł. Niech będzie pochwalony święty Piotr i Paweł. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i swoich świętych. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i swoich świętych. A teraz, Jezu, chcemy Ci dziękować. Sercami waszymi rządzi wdzięczność. To dziękuję dwa razy prosi. Wyrazimy tą wdzięczność w takiej pieśni dziękczynnej wobec Najświętszego Sakramentu.
wszystko to, co tak w sercu, ale każdy tak sobie spatrzy na Jezusa, swoimi słowami dziękuję, swoimi tak natchnieniem, to tak te pieśni nas takie nastrajają ładnie, uwielbianie, ale moje serce musi się tak w to włączać. Macie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kołaczącemu bywa otworzone. Dotychczas o nic nie prosi się w imię moje. Prosi ze względu na miłość, jaką mnie umiłował Ojciec, a ja Ojca. I tą miłością ja was miłuję, aby Ojciec był uwielbiony, że owoc przynosimy. Dlatego Jezu, prosimy Cię, abyś nam dał taką wolność od nałogów. Jezu, prosimy Cię, bo w każdym domu jest coś. U nas by było wszystko, gdyby tata miał pracę. U nas było wszystko, gdyby mama była zdrowa. U nas było wszystko, gdyby córka się nie rozwiodła. U nas było wszystko, gdyby syn do kościoła chodził. U nas by było wszystko, gdyby nie te sąsiedzi. U nas by było wszystko. I tak co dom, to problem. Każdy z czymś tu przyszedł. Jezu, Ty wiesz, co się kryje w każdym człowieku. Nim Ci powiemy. Ale Ty chcesz, aby dziecko powiedziało swojemu Ojcu, swojemu Bogu, co mu leży, co go gnębi. Dlatego wyrażamy, Jezu, tak prośby do Ciebie. Thank you.
milczeniu, tak każdy wyleje swoją duszę. Niektóre rzeczy nie da się wypowiedzieć głośno. Jezus przenika nasze dusze, nasze serca. Jezus też wie, co najpierw musi się stać, żeby tamto się stało. Jezu, Ty mnie przenikasz. Ty to, co mnie chronisz, ja chcę, a to by nie było najlepsze. Ty wiesz, dlatego w takim milczeniu, tak, każdy patrzy w hostię i tak nastaja swoje serce na serce Jezusowe. Swoje pragnienie oddaję Tobie. Odbierz mi moje myślenie, daj mi Twoje myślenie. Odbierz mi moje pragnienie, a daj mi Twoje pragnienie. Serca całego, o Matko moja, strzeż nas od złego. Daj, aby ludzie szczęśliwi byli i Ciebie, Matko, zawsze chwalili. Daj sobie Ojcu, Matce, błogosław każdej polskiej chatce. A teraz tak, każdy jak umie, tak w językach, każdy jakimś językiem się modli, polskim, niemieckim, ale modli się wiarą, językiem wiary, językiem miłości, językiem pokory, językiem niemocy, językiem łez, językiem taki pochylania się przed Bogiem. Szandara, 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 szanda, leple tuolą korda fidel, etu jamoris neis akce. Szandara, 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 szanda, leple tuolą korda fidel, etu jamoris neis akce. Szandara, 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 leple tuolą korda fidel, etu jamoris neis akce. Szandara, 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 leple tuolą korda fidel, etu jamoris neis akce. Cantate Dominum, canticum novum lauseus in ecclesia sanctorum. Szandara, 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 szandara. I teraz tak, będę słuchał, co mówi we mnie Pan. Do każdego. Każdy dostanie taka, jak tak się skupi, to my wszyscy mamy tak zwane natchnienia. Takie większe natchnienie, takie poznanie, najwyraźniej. Ta pierwsza myśl, która mi przyjdzie, to jest głos Boży do mnie. Tu nie ma jednego, do którego by Pan Jezus tak nie powiedział. Tak niektóre z tych darów tak przeczytamy, jakoś takie te poznania szczególne dla pomnożenia wiary. Ale to jest zawsze, jak mówię, to wszyscy dostajemy jakieś łaski. Wszyscy dostajemy. Jezus uzdrawia chory kręgosłup u młodego mężczyzny. Dziękuj Panu za każde uzdrowienie. Jezus uzdrawia dziecko z dokuczliwego kaszlu. Modli się za niego babcia. Dziękuj Panu za łaskę. Choroba powoli znika. Jezus uzdrawia dwie osoby z migrenowych bólów głowy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezus uzdrawia kobietę cierpiącą na bóle żołądka. Jezus uzdrawia poczęcie dzieci niechcianych, zabiera im poczucie odrzucenia, napełnia miłością i radością.
Chwała Ci, Jezu, za Twoją dobroć. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Jest kilka osób, które mają wątpliwości, że Jezus uzdrawia tu i teraz. Pan Jezus przemienia ich serca. Pan Jezus uzdrawia kobietę, która cierpi na reumatoidalne zapalenie stawu. Uwielbiaj Jezusa. Dziękuj Jezusowi, że cudownie uniknęłaś tragedii, jaka mogła się wydarzyć w czasie jazdy samochodem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus daje zrozumienie zła młodej kobiecie, która rozbija związek małżeński. Idź do sakramentu pojednania, a uwolni się od tej chorej miłości. Kobieta modli się o pracę. Jest w trudnej sytuacji materialnej. Jezus błogosławi, napełnia Cię pokojem. Zaufaj Panu, który się troszczy o Ciebie i Twoje dzieci. Jezus uzdrawia mężczyznę z nadkwasoty. Dziękuj Jezusowi. Chwała i dziękczynienie w każdym momencie Jezusowi Najświętszym w Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle rozwoń pochwałą Jezu na miłości. Jezus uzdrawia trzy osoby, które są leczone chemią. Leczenie zakończy się pomyślnie. Dziękujcie Panu i wychwalajcie za Jego miłosierdzie. Pan Jezus dotyka chorej trzustki u mężczyzny i uzdrawia. Dziękuj za Jego wielkie miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Nie rozpaczaj po stracie osoby Ci bliskiej. Jezus przytula Cię do swego serca i daje pokój. Bóle spowodowane wrzodami żołądka ustąpią. Pan Jezus teraz dotyka i uzdrawia żołądek u kobiety. Dziękuj Panu. Młoda kobieta, która pragnie porzucić zniewolenie nikotyną. Teraz Jezus zabiera Ci to zniewolenie. Dziękuj i uwielbiaj Go. Chwała Ojcu i Synowi, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Młoda kobieta w stanie błogosławionym, która nie ma wsparcia od osób najbliższych, myśli o aborcji. Jezus przychodzi do Ciebie z miłością i słowem: nie czyń tego. Pan Jezus przychodzi do rodziny, gdzie są skłócone o sprawy materialne. Jezus daje Wam łaskę przeproszenia, zgody, a także zrozumienia się wzajemnego, szacunku i miłości w rodzinie. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego. Dla nas mów ucznią boleść zadana. Jezus przychodzi z łaską uzdrowienia do dziecka chorego na białaczkę. Dziękuj Panu. Jezus uzdrawia kobietę chorą na raka prawej piersi. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus uzdrawia z depresji kobietę, od której odszedł mąż. Daje jej łaskę przebaczenia i błogosławi. Jezus zabiera Ci lęk o przyszłość niepełnosprawnego dziecka. Napełnia Cię pokojem. Dziękuj Panu. Jezus uzdrawia chore stopy u kobiety. Zabiera Ci ten ból. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Jezus uzdrawia dziecko, które często choruje. Rodzice, dziękujcie Panu za tę łaskę uzdrowienia. Osoba, która od kilku lat
nie była u sakramentu pojednania. Teraz Jezus daje jej łaskę dobrej spowiedzi. Nie zwlekaj, idź. Pan Jezus uzdrawia chory, kręgosłup, u starszej osoby. Dziękuj Panu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teraz zaśpiewamy pieśń, tak uwielbienia. I po tej pieśni ksiądz Łukasz weźmie Pana Jezusa i pójdzie tak przez Kościół. A my tak będziemy śpiewać między poszczególnymi pieśniami, tak dopowiadać. To jest taki najładniejszy moment. Jezus jest wśród nas. Jezus do każdego z osobna tak chce, tak płacze, żebyś mogła patrzeć w hostię z taką miłością. Tak spojrzy. Jego promienie jak rentgen cię prześwietlają w tym czasie. Jezus gdziekolwiek zawsze mógł nam stanąć na progu i wszystkich od razu. Ale Jezus podchodzi do każdego. Jakoś tak ma miłość, każdy jest inny. I każdego chce dotknąć. I ten moment to jest taki serdeczny, wtedy ta łaska przenika duszę, ciała ludzkie. Jezusa dotknie każdego dzisiaj, teraz. By każdy wyszedł taki zdrowszy, taki szczęśliwszy, taki radośniejszy, taki lżejszy.
Twoja pamięć, święta nieba, a Twoja wierność.
Duch Święty. I żegnamy się. Chwała i dziękczynienie. Bądź w każdym momencie Jezusowi Najświętszym, w Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalą, Jezu ma miłość. Cóż moja, kochaj miłość, która Ci od wieku miła, chwała i dziękczynienie. Bądź w każdym momencie Jezusowi Najświętszym, w Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalą, Jezu ma miłości. Thank you.
Amen.